Panie premierze, mam pytanie o pana wypowiedź 3 tygodnie temu w Karpaczu. Mówił pan wtedy, że lockdown jest niemożliwy. Czy teraz, przy zwiększonej liczbie zakażeń, również pan uważa, że to jest scenariusz absolutnie nieprawdopodobny? Myślę, że dalej lockdown jest niemożliwy, ponieważ skutki lockdownu byłyby jeszcze gorsze dla naszej sytuacji. I dlatego nie jest możliwy. Natomiast na pewno możliwe są różnego typu obostrzenia, które po prostu się odwołują do naszej dyscypliny i poczucia obowiązku. Każdy z nas musi być odpowiedzialny, bo mamy poważną sytuację na świecie i także w Polsce. Spójrzmy, co się dzieje u naszych sąsiadów. W Czechach mamy 8-krotnie większą zachorowalność, więc no, musimy być ostrożni, słuchać tych wszystkich poleceń, które Główny Inspektor Sanitarny i Minister Zdrowia nam przedstawia do wykonania. To jeszcze pytanie w takim razie o ustawę dekoncentracyjną. Ona jest już gotowa? Pan się zapowiadał rzeczywiście? Kilka wersji tej ustawy jest gotowe? Od wielu lat mówimy o tym, od 3 lat chyba mówimy, że są te wersje przygotowane. W zależności od możliwości i od dynamiki spraw politycznych będziemy je realizowali. Chodzi o to, że w Polsce nie można w tej chwili jednorazowo z dnia na dzień wprowadzić ładu medialnego takiego, jaki jest we Francji na przykład, czy w Niemczech. Niestety nie można. Tak jak nie można stworzyć z Polski państwa równie zamożnego jak Niemcy w ciągu jednej nocy. No. Ale mamy prawo i mamy obowiązek wprowadzić ustawę taką, która będzie cywilizowała nasz rynek medialny i będzie go przystosowywała w zasadzie do wartości europejskich. Bo obecny rynek medialny, musimy jasno powiedzieć, jego kształt jest sprzeczny z wartościami europejskimi. Jeżeli traktat europejski, jeżeli Unia Europejska mówi, że rynek medialny jest rynkiem szczególnym, rynkiem wrażliwym, w związku z tym, że od mediów współczesnych zależy kształt demokracji, a w związku z tym nie powinno być na nim zbytniej koncentracji kapitałowej. A w Polsce jest zbyt duża koncentracja kapitałowa, także kapitału, który nie jest polski. Kwestia tygodnia, 2 miesięcy? Zobaczymy.